Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Lekkich Poniedziałków. Jak się macie po pierwszym tygodniu porannego wstawania i powrotu do szkolnej rutyny? W najbliższych odcinkach pojawi się kilka wskazówek, w jaki sposób bez problemu przejść przez najbliższy rok szkolny, a dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób za pomocą diety możemy poprawić naszą pamięć i koncentrację. Problemy z koncentracją zaczynają się głównie od tego, że jest zaburzony proces przesyłania informacji do naszego mózgu. Zanim przyspieszymy te procesy, musimy jednak dostarczyć odpowiednią ilość energii dla naszego umysłu i w tym wypadku najlepiej sprawdzą się węglowodany złożone. Będą one się trawiły odrobinę wolniej i wystarczą nam na więcej czasu niż po spożyciu produktów, które są bogate w węglowodany proste, np. słodycze i różne wysoko przetworzone produkty. Dlatego dla naszego umysłu najlepiej będzie wybierać pieczywo pełnoziarniste, ryż brązowy, różnego rodzaju kasze czy na przykład płatki owsiane. A teraz przejdziemy do listy 8 produktów, dzięki którym nasza pamięć i koncentracja będą pracowały na najwyższym poziomie. Zaczniemy od kaszy gryczanej, która, tak jak wspomniałam, będzie świetnym źródłem dobrej jakości węglowodanów. Jeżeli naszemu organizmowi brakuje energii, kiedy jesteśmy głodni, to oczywiste jest, że mózg pracuje na wolniejszych obrotach i trudno nam się skoncentrować. Kasza gryczana oprócz tego dostarczy nam witaminę B1, która jest niezbędna w przewodzeniu impulsów pomiędzy komórkami nerwowymi i do tego zawiera niezbędny dla koncentracji magnez. Świetnym źródłem magnezu będzie również gorzka czekolada i kakao. Magnez poprawia pamięć, koncentrację i działa przeciwstresowo. W niewielkich ilościach zalecam jak najbardziej, ponieważ zawierają również dużą zawartość flawonoidów, które również są potrzebne dla pracy naszego mózgu. I tak na przykład kostka gorzkiej czekolady sprawdzi się świetnie tuż przed ciężkim egzaminem czy jakimś testem. I kolejny produkt, orzechy włoskie, które wpływają uspokajająco na umysł człowieka i wzmacniają go. Zawierają wspomniany już przeze mnie magnez, który wspomaga przewodzenie impulsów nerwowych oraz bardzo ważne i cenne dla naszego organizmu kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Łosoś jest kolejnym świetnym produktem, który jest idealnym źródłem kwasów omega-3. Tłuszcze te budują mózg, są składnikiem błony komórkowej neuronów, czyli komórek nerwowych, więc są niezbędne do prawidłowej pracy naszego umysłu, a o kwasach tłuszczowych omega-3 mówiłam w jednym z ostatnich odcinków. Kolejne produkty to szpinak i kiełki, oba bogate w kwas foliowy. Jest to składnik, który wspomaga produkcję substancji neurostymulujących w naszym organizmie, np. serotoniny i noradrenaliny, więc kiełki będą po prostu świetnym wyborem. Szpinak do tego zawiera witaminy z grupy B, zawiera żelazo oraz magnez. Żelazo uczestniczy w transporcie tlenu do mózgu, a dotleniony mózg, jak możecie się domyślać, działa po prostu sprawniej. Kolejny produkt to ciemne winogrona, które poprawiają pamięć i zdolność koncentracji, usprawniają proces dotlenienia mózgu i zwiększają płynność umysłu. Oprócz cennego potasu zawierają żelazo, magnez oraz sporo witamin, m.in. niacynę. Na koniec zostawiłam banany, które zawierają bardzo dużo potasu, który działa kojąco na nasz układ nerwowy. Banany są znane ze swoich właściwości poprawiających nastrój, a to wszystko dzięki dostarczeniu jednego z aminokwasów, tryptofanu, który uczestniczy w produkcji serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Dlatego banany świetnie się sprawdzą na drugie śniadanie, do zjedzenia na przykład przed lekcją, za którą niespecjalnie przepadacie. Podsumowując, nasz umysł potrzebuje odpowiedniej ilości energii oraz odpowiedniej podaży kwasów tłuszczowych, w szczególności nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3. Jeżeli chodzi o witaminy, to będzie to w szczególności kwas foliowy oraz witaminy antyoksydacyjne, a jeżeli chodzi o składniki mineralne, no to magnez, żelazo oraz potas. Nie możemy również zapominać o regularnej aktywności fizycznej i tutaj sprawdzą się dobrze chociażby spacery, bo dzięki temu nasz mózg będzie odpowiednio dotleniony i będzie pracował na pełnych obrotach przez cały dzień. Jeżeli macie jakieś pytania, które dotyczą diety nastolatków, osób w wieku szkolnym, to śmiało piszcie w komentarzach. W najbliższych odcinkach możecie się spodziewać kilku przepisów. No i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia.